bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV. Autobus darmowy po ulicach mego miasta mknie. Czy to efekt głupiej zmowy, czy populistyczny blef? Czy to efekt głupiej zmowy, czy populistyczny blef? Podjęta uchwała i w sprawie wprowadzenia bezpłatnych usług przewozowych komunikacji miejskiej miasta Mińsk Mazowiecki. Wszystkie opinie komisji pozytywne i jednogłośne. Otwieram dyskusję. Zamykam dyskusję, przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem tej uchwały, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Uchwała została przegłosowana jednogłośnie za. Dziękuję. No widzą Państwo, tyle wystarczyło czasu, żeby podjąć tak znakomitą, ale i powiedzmy sobie kontrowersyjną uchwałę, jaką jest puszczenie na ulicach Mińska darmowego całkowicie autobusu. Każdy będzie mógł jeździć, będzie ogólnie dostępny i ogólnie darmowy, gratisowy. Tak naprawdę nie wiadomo, kto taką decyzję podjął, radni teraz, ale kto miał projekt taki. W każdym razie burmistrz to przedłożył na sesję Rady Miasta. Właśnie tuż przed świętami. Taki prezent świąteczny, czy co do pierona, nie wiem. Wiadomo też, że były konsultacje. Nikt nie przyszedł wszakże na te konsultacje zapowiedziane w 4 albo w 6 oczu, albo 8, nie wiem. Ile tam osób było zaproszonych, były różne organizacje pozarządowe. Natomiast wiadomo jest, że to przewodnicząca Platformy Obywatelskiej, miejskiej, klubu radnych, o tak powiedzmy, klubu radnych Rady Miasta Mińsk Mazowiecki, pani Reda, i no, wystosowała właśnie takie pismo w sprawie tego powszechnie darmowego autobusu miejskiego. Radni, jak było widać, bez żadnej dyskusji przegłosowali 21-0 ten fakt. Ale ten fakt, oprócz tego, że pachnie populistycznie, również pachnie brzydko. Powiedzmy sobie szczerze, że to komunikacja miała zarabiać, tak było w pierwszej wersji, a dopiero później dokładka miała być z parkingów. No przecież urządzono w Mińsku parkingi płatne. Tak, no dobrze by było, żeby były bezpłatne. Czy płatne, czy niepłatne, i tak trudno zaparkować. To jest jeszcze inna para kaloszy miejskich. No, idąc śladami burmistrza Jakubowskiego, należałoby w ogóle nie wjeżdżać do centrum miasta i sobie dać z tym spokój, bo przecież to centrum miasta powinno być wolne od pojazdów mechanicznych. Jest kilka den jakby w tej uchwale, a to pierwsze właśnie, że nikt nie zaprotestował, nie zabrał głosu, nawet się nie wstrzymał. Drugie to właśnie, że więcej miasto dołoży do tej komunikacji, wiadomą rzeczą, jest plus 18 milionów, z czego 9 jest pożyczki. Na ten właśnie cel autobusów elektrycznych w Mińsku będzie 6. Strasznie to drogie. No i jest jeszcze jedna sprawa, o której no tak praktycznie filozofom się nie śniło. Ta sprawa to, czy przy pomocy darmowej jazdy zapełnią się mińskie autobusy. No tak, jak do tej pory, jadąc samochodem czy spacerując do jakiegoś punktu w mieście, widzę, zresztą naprzeciwko redakcji jest przystanek, jest parę dokładnie osób,
nieraz ani jednej. Czy to ma właśnie służyć temu, że mińskie autobusy przestaną wozić powietrze? No, nie wiem. Państwo, ja wiem, to jest bardzo populistyczne, fajne, że każdy siądzie sobie za darmo, nie musi kasować biletu, przejedzie się jakiś odcinek po mieście. Zresztą jest już kilka miast w Polsce, między innymi Chełm, i to rządzony przez pisowca jakiegoś, gdzie również taka strefa komunikacji wolna od opłat jest. Natomiast tu chyba PiS nie rządzi w Mińsku Mazowieckim. Tak mi się wydaje. A może? Może Jakubowski się przymierza do zapisania się do partii rządzącej, żeby mieć więcej pieniędzy? No, jak otrzymał teraz na SIM kupę kasy, no bo przecież będzie około prawie 600 mieszkań teraz wspólnie z gminą Mińsk Mazowiecki, co też pokazujemy Państwu w naszym reportażu, no to może rzeczywiście ma ochotę wejść w struktury rządzących nami ludzi. Czekam na listy, czekam na maile, bo nie wiem, może ja nie mam racji, może krytykując tę darmową komunikację, nie do końca oczywiście, ale przynajmniej troszeczkę, czy trochę dziegciu tam wlewając do tej beczki miodu komunikacyjnej, może rzeczywiście wcale nie mam racji, może to jest akurat zabieg, który miasto no nie będzie zbyt dużo kosztował, a może, proszę Państwa, jest tak, że komunikacja takie słabe przynosiła dochody, nieważne wręcz, nieznaczące, że no, posunęli się na ten populizm. Upust populizmu nastąpił dość duży. Ja proponuję, żeby parkingi zwolnić z opłat. Nie ma żadnej różnicy przecież, czy parkingi są płatne, czy nie. I tak brakuje, jak mówiłem, miejsca do parkowania. Więc wszystko może za darmo. Zróbmy komunę mińsko-mazowiecką. Kłaniam się Państwu. Proszę o korespondencję. Będę bardzo rad przeczytać każdy list, każdy mail. No i być może jeszcze o tym będziemy pisać. A może ktoś ma ochotę wystąpić tutaj i się ze mną pokłócić przed kamerą. Podyskutować znaczy. I ja bardzo chętnie to uczynię. Wszystkiego dobrego. Autobus darmowy po ulicach mego miasta mknie. Czy to efekt głupiej zmowy, czy populistyczny blef? Czy to efekt głupiej zmowy, czy populistyczny blef? Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV.